Co to jest? I do ciebie pisałam, że jesteś śliczna i że masz śliczne włosy. No, ja pamiętam, byłaś moją fanką. No, byłam jej fanką. Mam chrypę. Dziś idziemy na sesję zdjęciową z Magdą. I ogólnie widzę się z Magdą później obiad i wyjście na miasto wieczorem. Więc biorę was ze sobą, nie wiem co będę nagrywać, ale będzie ciekawie. Jutro wyjeżdżamy już, a z Wrocławia moja siostra ma urodziny, więc też ciekawie. I byłam na śniadaniu, więc mogę być brudna. Mam jakoś 20 minut, włosy mi schną, strasznie się długo je suszę. Wyszło ok, bo ogólnie się robi mocniejszy makijaż, gdyż idziemy z Magdą na zdjęcia. Dzisiaj taki będzie dzień na wyjściu mocno, dlatego robię mocny makijaż, żeby też dobrze przynajmniej później wyglądać, chociaż on się pewnie zmyje. Ważne, żeby na zdjęciach dobrze wyglądać, później coś ogarnę. Outfit of the day, moja mama suszy włosy, tak to wygląda. Taka bluzka, ta bluzka jest nowa, kupiłam ją w H&M, więc jest git. Do tego spodnie z Bershki, stare rok już temu kupiłam i nowe moje jeszcze buty, jeszcze nowe. Tak wyglądam pomalowana. Co to jest? Znacie mnie? Jak nie, no to poznacie ją, bo dzisiaj to jest, uwaga, Magdalenka. Kiełtyka! Nie wiem, co teraz będziemy nagrać, teraz mamy zdjęcia, ale później coś nagramy na pewno, odpowiem może na jakieś pytanka, czy coś zobaczymy. A prowadzimy was po Wrocławiu. W sensie Magda, bo ja... No. Sesji zdjęciowej na parkingu, teraz idziemy gdzie? Nie wiem. Kupujemy bilet parkingowy i idziemy pod taki ładny, nowoczesny budynek, żeby zrobić sobie zdjęcia na... Czekajcie, ja wam pokażę. Takie nowoczesne bardzo. W ogóle robiłyśmy zdjęcia w galerii. Jakby na schodach ruchomych i to było akurat wyzwanie duże. Spoko ale było. Będzie, że spoko. Jeździłyśmy w kółko na tych schodach. Nie, tak. To będzie nasza inspiracja. Właśnie, inspiracja. Będziemy się tym inspirować. To będziemy my. Musimy zrobić takie, ale nawet lepsze. Co chcesz robić? Ja jest mi strasznie gorąco, więc chcę przejść przez tą świetną fontannę na rynku. Więc Magda będzie. Magda będzie. Które tam przy... Tak. Dobra, uciekły teraz wszystkie, ale. Przed tobą uciekają. No biegnie, jak ma dziecko, będzie w zwolnionym tempie. Tak? Zrobię, no takie ładne. Szczęśliwa? Tak! Przyszedł! Hello. Marysia, to jest ta w okularach. Cześć. A ta druga? Aniela. Dobra. Cześć! Cześć, Magda. Aniela. Dobra. Ale mokro. Jak zimno. I patrzcie na to. Widzieliśmy tylko tak. Patrzcie, jak Magda jest. Jesteśmy taki samym wzrostowym. Widzicie? Jesteście zaskoczone? Myślałyście, że Magda jest wyższa? No właśnie. Ale jak się ty wybył, ale tam można w dół lecieć i tam będzie więcej zdjęć. Ale śliczny jest. Jest taki ma właśnie na ufie. No, jak ryś wygląda, właśnie. W kawiarni sesję zdjęciową Magda robi. I Marcia właśnie dziękuję Madzi za zdjęcia piękne, które wyszły. Nena udaje, że wyszły ładne, ale wyszły ładne. Naprawdę Nena wyszły ładne. Naprawdę wyszły ładne i teraz czas na Beatę. Popatrzcie, jakie fajne w ogóle miejsce. W ogóle mega dobra kawa mrożna była, a dziewczyny jakąś herbatę piją. Była dobra herbata? Nie wiem, mama mnie pozwoliła się napić, bo właśnie ją wybrała. Modelka. Ja nie umiem w ogóle totalnie, więc Jula, musisz mi totalnie powiedzieć, że mam włosy krzywo, usta rozchylone. Ale jest no. Nawet ust nie umiałam rozchylać. Jak pierwsze wrażenia Magdy? Wygląda tak jak w internecie? Tak. Zachowuje się tak jak w internecie? Nie oglądam. Czy ty mnie nie obserwujesz? Ja nie wiem, my chyba nie będziemy ze sobą rozmawiać. Do widzenia. Jak się bawisz? Świetnie, prawda? Impreza. Masz ładne zdjęcia przynajmniej. No chociaż te, ale... Naprawdę tak, ładne zdjęcia. Okej. Okay. Bardzo klimatyczne miejsce. Nie mam dokąd iść. Nie masz dokąd iść, no tak. Konstrukcja najlepsza. O, ej, to się nazywa statyw. Dobra, pierwsze pytanie. Kiedy jakieś spotkania, ale takie z ludźmi? A, nie wiem.
kurde, ja nie wiem, a w ogóle nie wiem, czy bylibyście zainteresowani takimi dla spotkaniami. Dla mnie to jest strasznie krępujące. No, tak dziwnie. Ja nawet nie wiem, czy ktoś by przyszedł. Tak, od tego zacznijmy. To by było dziwne. Musiały się umówić w danym mieście, o danej godzinie. No, ale nie zmienia to faktu, że lubimy was spotykać na mieście, jak nas podchodzicie. No właśnie, po prostu jak widzicie, to dawajcie. Jak długo dbacie o włosy? Czekaj, jak długo dbamy o włosy? No w marcu chyba w tym roku minęło mi 3 lata, tak mi się wydaje. A ty? A ja miałam chyba od 2017 roku, no to 4. No to coś mniej więcej, 3-4 lata obie. Jakoś tak. Dobra, ile macie lat? A na ile wyglądały? No, kobiet się obiekt nie pyta po pierwsze. Tyle wam powiem, że Magda, ja studiuję, a jestem w liceum. Dokąd zapuszczacie włosy? Ja w sumie nie zapuszczam. Ja zapuszczam, ale nie wiem dokąd. Ja lubię swoją długość i w sumie... U mnie ma nasza konstrukcja. Czekaj. Czekaj, bo inżynier pozdalnych. Dlatego tak słabo ci wychodzi. Bo ja lubię swoją długość włosów i myślę, że jak one by mi odrosły tak jeszcze bardziej, to po prostu je podatna do tej samej długości, bo one są takie długie, a może trochę dłuższe, chcę, nie wiem. Ja... 10 cm to jest max jeszcze. Max. Wiesz, ile będzie za 10 cm? Kilka miesięcy. 5 miesięcy. No, to trochę. Ja co mam tak, że im mam dłuższe, tym bardziej się zwijają w rulony, ale są cięższe. Więc ogólnie chciałam ściąć dotąd, ale moje przyjaciółki mi odradzają i mówią, że będę żałować i w ogóle. Więc na razie zapuszczam po prostu, żeby zapuszczać. Jak kiedyś przyjdzie taki moment, to po prostu zetnę i będzie lulka w krótkich włosach, bo one teraz są długie, tylko się jakoś zwijają. No. Mieszkacie w tej samej miejscowości? Nie. Magda, ja mieszkam tu, Magda mieszka tu. Albo tu bardziej, chyba tu. Co gdzieś nie? Tu. No, ja mieszkam na skraju Polski dosłownie, a Magda mieszka tak... Na zachodzie. Przy Niemcach. No, my obie mieszkamy w Niemczech. My obie mieszkamy w Niemczech. Jezu, wytnij to. Nie, będziemy się z ciebie nabijać. Mieszkam pod Wrocławiem, a Jula pod Szczecinem. W Szczecinie, nie pod Szczecinem, w Szczecinie. Ile się znacie? Przez internet się znamy. Nie wiem. 2-3 lata? Nie, no ja tutaj nie mam konto na Instagramie. Nie? Ja już kiedyś do ciebie pisałam, że jesteś śliczna i że masz śliczne no, włosy. No, 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 ja pamiętam, byłaś tak? Moją fanką. No, byłam jej fanką. Taką modelingową, wtedy byłaś bardziej w modelingu. No, a teraz jestem leniwa. Nie, no, to masz jesteś fanką modelingu, jestem twoją fanką modelingową. No i dobrze. Tylko teraz jeszcze jesteś współmodelką. Tak, bo dzisiaj miałyśmy w ogóle sesję zdjęciową takie, że wstawię wam tu niektóre zdjęcia, wyglądamy na niektórych jak siostry. No, nawet my to stwierdziłyśmy, jak odbicie lustrzane, serio. Jesteśmy bardzo podobne, ale no, śmiesznie. Oj, dobra. Śmiałam, bo ja jestem się cała na czarno, Magdatka bardziej jasna, więc ona jest aniołkiem, ja jestem diabełkiem. Powiedzmy. Ile macie wzrostu? No to Magda ma 1,58 m. I pół. I pół, tak, bo to jest bardzo ważne. W naszych aspektach to jest bardzo ważne. A ja mam chyba 1,61 m, tak mi się wydaje. Coś koło tego. Coś tego. Magda jest w wzroście mojej mamy. Mhm. Więc ogólnie nasza mama, mamy wspólną mamę, bo jak wiecie, jesteśmy siostrami zaginionymi, więc wszystko się zgadza. Mama ma falowane włosy, tu no, widzicie zdjęcie. Córki wkręcone w włosach. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Jak się poznałyśmy? No to poznałyśmy się przez neta. No, w sensie, przez Instagrama. No, przez to, że obie działamy w tym samym, w tej samej sferze beauty, no bo włosy no tak, no, to jest beauty. Ale no później zaczęłyśmy razem współpracować z Loczkiem. No. I jeszcze wcześniej sobie nagrywałyśmy filmik tak, razem. Tak, więc... Jezu, on jest taki stary. Więc w sumie my i się znamy... I pierwszy raz się spotkałyśmy na żywo w lutym. Tak, w lutym na sesji. Tutaj macie vloga z tego wyjazdu. I to było niezapomniane dwa dni. To były dwa dni? Czy no, jeden albo... Dzień? Nie, dwa. To były niezapomniane dwa dni i mam nadzieję, że... Dwie noce, trzy dni nawet. No, dwie noce, trzy dni. Mam takie 2,5. No dobra, mniejsza. Tak czy siak, więc poznałyśmy się tak na żywo w lutym i w sumie spoko, bo mam jakąś babkę poza miastem, którą znam no. I lubię i można z nią chodzić. I lubię. I lubię, to jest bardzo Boże, ważne. Boże, zapamiętajcie to. No musimy... zjeść obiad. Tak. Do Orzo. Uwaga, do restauracji Mateusza Gesslera. Tak. Ja jestem w szoku, bo ja nie wiedziałam, że to jest ta knajpa. W sensie restauracja. Widzisz? I ona jest taka ładna w środku. Idziemy, 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 idziemy jeść. Idziemy, idziemy. Wygląda smacznie. Jest smaczne. Ja mówię o burgerze. Nie wiem, jeszcze nie mogę doczekać, aż go zjem. Jestem tylko głodna, ale jeszcze trzeba zdjęcie zrobić. Co jest restauracja? 9 na 10, bo zabrakło przystojnego kelnera. Świetnie. Żartuję, mam chłopaka, kocham cię, Bartek. Jak przez przypadek wzięłyśmy bluzę i ona ma różowe paznokcie, a ja mam czarne i pasuje do bluzy. No. Kozacko. Kot, co nie? Dobra, nie patrzcie na odrost, co nie? Właśnie. Nie patrzcie dobra, na odrost. Słuchajcie, teraz idziemy odłożyć rzeczy do apartamentu. Tak, właśnie, mamy apartament, totalnie. Jeszcze,
dwupoziomowo w apartamencie. Dobra, później idziemy na wyspę poznać jakichś nowych ludzi i nie wiem, na miasto przejść się, pozwiedzać jeszcze coś tam. Magda będzie moim przewodnikiem, tak, będzie później... pokazywać mi Wrocław po zachodzie słońca. O, pójdziemy na zachód słońca, jak romantycznie będzie. A oceniasz restaurację? A mówiłaś, że już było tak. 9 na 10 czy 10 na 10? Nie, no 10 na 10 i pani kelnerka bardzo miła. Nie wiem, czy było słychać to, co mówiłam w tramwaju, więc to powtórzę, że pozdrawiam panią kelnerkę ze Szczecina, z Orto. No okazało się, że była ze Szczecina jeszcze. Wrocławia. Tak jest, no. Także jest w innej miejscowości. To jest miasto, nie miejscowość. Boże, a co za różnica? No bo to takie, no ja zawsze się wykłócam z dziadkiem, co nie, że dziadek mówi, Szczecin to taka wioska z tramwajami, mówię, że Gdynia nie lepsza. Wioska z tramwajami. No, no, ta. Dobra, to my idziemy teraz na wiochę do Wrocławia. Cześć. Buziaczki, dziękuję. Z Magdą było, mam nadzieję, że bardzo ciekawie. My jutro przychodzimy do urodzin moich sióstr i niespodziankę dla nich mamy, więc zobaczycie mamy, później. Mamy, prawda? Tylko nie mówcie im. Love you. Love you too. Ujo. Ojejku, wymęczyły mnie moje córki, jeździłyśmy po Wrocławiu, cały czas chodziłyśmy, oglądałyśmy. Byłyście w lumpach, nie kłamcie. No tak, ale chodzić trzeba było. No a później weźcie, pokażcie, co robi, co kupiłyście w lumpach. A, no dobrze. Witajcie, z tej strony Aniela, ja byłam na lumpach, więc zrobię wam szybki haul, to nie będzie trwało długo, ja mam cztery rzeczy chyba. Wykupiłam taką zwykłą marynarkę, ja wam nawet się w niej pokażę. No jest taka zwykła marynarka, no taka brązowo-beżowa, taka o. No wiem. Aha, no było ono od ściany. Tutaj oto mamy takie Baker shorty, mi się ich nie chce nakładać, ale są bardzo ładne. Następną rzeczą jest taka biała sukienka, dziewczęca mi się wydaje. O, proszę bardzo. I ostatnią rzeczą jest czarna marynarka, która kurczę jest biała w wielu miejscach od tej głupiej ściany. Ale tak, ale jest ona duża, chociaż nie wiem. I no, i ona taka ładna mi się wydaje. By się nie dowiedziała, że... Ja też kupiła sobie coś, ale ona nie przyznaje się do tego i ona nie chce pokazać swoich rzeczy. Ja pakowałam swoje rzeczy już do walizki. O. Jubilatka. A ja. I druga jubilatka. O Boże, wyglądacie jak bliźniaki. Weź bo głupio ubrała to samo co ja. Masakra. Nie wiem, to czyje to? Marysi. No nie, to jest razem! To specjalnie mama. Tak? No bo to było za mała torebka. A to specjalnie tak. Mama, weź ty zostaw. Jeszcze bo to nie chcą, to już tak. Masakra. No już, proszę bardzo, teraz ty. Jak o, dobra, idzie. Ile nam nie dała prezentu? Trochę smutno.